Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w następnym materiale na kanale. Jak widzicie znajdujemy się na stronce tiermaker.com Pewnie zapytacie się dlaczego się tutaj znajdujemy, dlaczego są tutaj screenshoty bądź też zdjęcia z piosenek z totalnej porażki w trasie. Co to jest w ogóle za pula, co to jest w ogóle za lista, o co tutaj chodzi w ogóle... Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Zapowiadałem jakiś czas temu odcinek z oceniania piosenek z totalnej porażki w trasie, czyli z trzeciego sezonu totalnej porażki. Oczywiście miałem troszeczkę inny pomysł na ten film, bo chciałem dać Wam krótki fragment chociażby tych piosenek, oczywiście, i wtedy dać na takową playlistę, playlistę, tier listę, boże święty. To jest właśnie to, kiedy nagrywam na spontana. Bo tak, ten film. Jest bez żadnego scenariuszu, bez czegokolwiek, po prostu ja lecę na żywioł i komentuję, dlatego dzisiejszy odcinek może odbiegać trochę od reszty, ale od czasu do czasu, czemu by nie stworzyć takiego spontanicznego filmu? Bez skryptu, bez niczego, lecimy na totalny żywioł. Oczywiście, że tak. Od czasu do czasu, czemu by nie? Dlaczego nie daję w takim razie fragmentów tych piosenek i wtedy nie oceniam na podstawie tych tutaj pięciu kwadracików? Otóż dlatego, że niestety polityka YouTube'a jest dosyć dziwna, jeżeli chodzi o totalną porażkę, ponieważ nie widzą oni problemu, że ktoś przesyła odcinki z pierwszych trzech sezonów, nawet tam Zemsty Wyspy i Plejady Gwiazd, ale jeżeli dasz fragmenty tych odcinków, to to jest trochę jak taka maszyna losująca, raz wylosuje tobie demonetyzację i uwalenie zasięgów, a raz wylosuje Ci, że nic się nie stanie i film poleci sobie dalej wesoło, wiralem. Tak więc, ja nie chcę ryzykować sytuacji, że nagle film zostanie zablokowany, ponieważ zostały użyte fragmenty z tych odcinków, a jak wiemy, raz nie przeszkadza im 15-sekundowy fragment, ale raz może im przeszkodzić nawet 5-sekundowy fragment, więc niestety, ale no, musimy bazować na tym, co mamy, tak więc bardzo serdecznie przepraszam, jeżeli ktoś liczył na danie fragmentów tych piosenek w tym filmie, no to niestety, ale tych fragmentów nie uświadczymy. Ale zakładam, że spora część widowni pamięta te piosenki z totalnej porażki w trasie, więc myślę, że to nie powinien być żaden problem. Jeśli ten materiał Ci się spodoba, to nie zapomnij go ocenić łapką w górę. A jak się nie spodoba, to łapką w dół i uzasadnij w sekcji komentarzy dlaczego. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i chciałbyś dołączyć do. Z osób subskrybujących ten kanał to śmiało, to zrób klikając w dzwoneczek by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. A teraz lecimy z ocenianiem tych piosenek. Będziemy bazować oczywiście na angielsko-polskiej, polsko-angielskiej, ponieważ nie słuchałem piosenek w innych językach niż te dwa. Tak więc, tak więc zaczynamy. Mamy tutaj 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, plus następne 14 to jest 28, 30 piosenek, więc myślę, że jest to dosyć spora liczba. Zaczynamy sobie od pierwszej, czyli Leć z nami już, lub na angielskie Come Fly With Us. Więc dobra, jeżeli chodzi o wersję polską, wydaje mi się, że ta piosenka, względem pozostałych tutaj wymienionych, wypada ona. Średnio, natomiast w wersji angielskiej, jak sobie słuchałem wersję oryginalną, jakkolwiek by to nie brzmiało, no to wypada ona na te pole, czyli na pole dobre. Natomiast jeżeli chodzi o wersję polskojęzykową, jest to pioseneczka średnia, ale nie nazwałbym ją na pewno słabą, ani najgorszą, więc spokojnie nie musicie na mnie iść z widłami w sekcji komentarzy. To była piosenka o skarabeuszach. Wydaje mi się, że w wersji polskiej wypada ona lepiej niż w wersji angielskiej, ale względem późniejszych piosenek ponownie niestety, ale zajmuje miejsce średniej. Bardziej przekonuje mi już ta piosenka, gdzie Izykiel dał na pożarcie krokodylowi... <grybuj> ...badyl, więc tutaj muszę przyznać, że dałbym to jako dobrą piosenkę, bo ta wersja mi się bardziej podoba niż ta wersja ze skarabeuszami. Spadający obozowicze... To był ten odcinek w Japonii, szczerze powiedziawszy ta piosenka, uważam szczerze w wersji angielskiej, jak i polskiej, że jest ona słaba. Nie nazwałbym ją najgorszą, ale szczerze powiedziawszy średnio lubię tę piosenkę. Bardziej uważam, że pod względem dobrej piosenki jest tutaj ta, bo bardzo mi się podobał ogólnie wokal Bridget, jest naprawdę super. Tej piosenki z ręką na sercu powiem Wam, że nie potrafię zapamiętać. Niestety nie mam tutaj zdania, ona sobie na razie tutaj zostanie. Najwyżej zrobię dogrywkę Wam i po przesłuchaniu albo w jakimś następnym materiale wyrażę swoją opinię, ponieważ prawdę mówiąc, tą piosenkę najmniej zapamiętam z całej totalnej porażki w trasie. Natomiast tutaj wchodzimy już na wyższe szczeble, bo piosenka bentowych Totalnych. Totalno porażkowych braci mi się bardzo podobała, i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że wchodzi ona tutaj już na miejsce pierwsze, bo naprawdę pamiętam, że i w wersji angielskiej, i w wersji polskiej wypada ona cudownie. Tak samo jak następna piosenka yy, zaśpiewana przez Bridget. Tyler, który skakał z radości, bo Lindsay przypomniała sobie o jego istnieniu, no cóż. Co tu mogę więcej powiedzieć, jest to dobra piosenka, bo finał tej piosenki był naprawdę ekscytujący. Jak cała ta lawina śniegu spadła na nich wszystkich. Gypsy Rap to było w sytuacji, kiedy Gwen została zaatakowana tą strzykawką kodiego i miała właśnie tego typu nieprzyjemności, że troszeczkę oczy jej spuchły i miała halucynację. Z tego co pamiętam, ta piosenka była. Była ok. Więc dałbym to jako dobrą piosenkę. Więcej chyba nie wymagałbym od tej piosenki, jeżeli chodzi o polską, jak i angielską yy, wersję. Tutaj Sierra Śpiewająca o tym, że Cody ją zostawił, no szczerze powiedziawszy, no nie dziwcie się mi, widzowie, naprawdę nie dziwcie się mi, że dam tutaj w taką kategorię, bo naprawdę jakoś Sierra Śpiewająca do mnie średnio przemawia. Ale natomiast ta piosenka. I zasługuje na miano jednej z lepszych, jak nie najlepszych. Pewnie się zapytacie dlaczego tak faworyzuję akurat tą piosenkę, ponieważ po pierwsze kojarzy mi się ona z szantami, zresztą ona jest w stylu szant yy, robiona. A po drugie ja bardzo lubię ten styl muzyczny, więc dobra piosenka, fajny klimat, pirackie takie przygody, jakkolwiek by to nie brzmiało. O easy piosenka, prawdę mówiąc, najmniej ją zapamiętałem, ale z tego co pamiętam, wypadała ona słabo, więc chyba nadal będę się tego podtrzymywał. Piosenka odnośnie uratowania obozowiczów, którzy utknęli na Jamajce, myślę, że spokojnie mogę dać ją jako dobrą piosenkę, bo była naprawdę bardzo klimatyczna i fajnie się jej słuchało. Natomiast tą piosenkę najmniej zapamiętałem Leszalnę śpiewającą o tym, że została wykiwana przez Alewiadro. Więc prawdę mówiąc, dałbym to chyba najprędzej jako średnią piosenkę, bo szczerze powiedziawszy ją najmniej pamiętam i z tego co kojarzę, jak ją słuchałem po... przed nagraniem tego filmu i kiedy po raz pierwszy oglądałem totalną porażkę w trasie, sezon 3, to nie robiła ona na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. To była piosenka w, o, w Londynie i pamiętam, że to jeszcze było zanim się znalazło Duncana, więc tu mam ciężki, co trochę mam dylemat. Nie wiem szczerze, czy mam to dać między średnią a dobrą piosenką, ale wydaje mi się, że chyba będzie jako średnia. Bardziej zrobiła na mnie wrażenie tutaj ta piosenka, czyli piosenka o Grecji, bardzo ładnie zaśpiewane przez Duncana oraz przez Gwen. Zresztą tutaj trochę się wydało między... Innymi ten ich romans, więc. <noise> no, powiem szczerze, że sami się trochę wkopali tą piosenką. Agresywna kortni... Courtney... Która dowiedziała się o zdradzie Duncana i Gwen No tu szczerze bym powiedział, że jest to jak najbardziej wysoko Bardzo lubię zdenerwowaną kort. nie wiem dlaczego, ale jakoś tak śmiesznie się ogląda, jak ona jest podenerwowana i chce ukatropić i jedno i drugie Ta piosenka wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy również chodzi ex na miejsce najlepszej piosenki, ponieważ Bardzo dobrze ona została skomponowana, że Tutaj granie na tych maszynkach, żeby ostrzyć te owce, czy co to tam było dokładne za zwierzaki. No, szczerze powiedziawszy, bajka. Totalnie bajka, co nie? Tutaj już było po eliminacji Gwen, gdzie y, był jej zakuty łeb. Jako tratwa. <grym> co? Dlaczego ja takie rzeczy mówię? Przecież ja Gwen bardzo lubię jako postać. Dlaczego ja tutaj daję hejtować taką dobrą postać? Więc... Jeżeli chodzi o zakuty web Gwen, jest to dobra piosenka. Ta piosenka, szczerze powiedziawszy, daje egzekwo na najwyższą możliwą pole. Naj, najwyższe możliwe pole. Z tego względu, że jest tutaj dis w stronę Blainly. I ona zasługuje na coś takiego. Natomiast w świetle najgorszych piosenek, osobiście uważam, że piosenka Blainly nie wypada najlepiej. I niech ona w ogóle zostanie spuszczona w kiblu. To... Dałbym ją jako piosenkę dobrą. Obudź się, czyli jako nie zostali poturbowani przez te kuleczki usypiające, że ich ciało normalnie zostało uśpione i nie mogli się ruszyć, dałbym szczerze jako dobrą piosenkę. O tej piosence, prawdę powiedziawszy, nie mam zdania. Bo jakoś tak ciężko mi jest ją zakwalifikować na którąś z tych listy Więc po prostu sobie ją póki co daruję i zostawię sobie obok tej piosenki, której zupełności nie pamiętam Jakoś tak nie mogę sobie jej przypomnieć Najmniej chyba ją zapamiętałem z całych wszystkich piosenek z Totalnej Porażki Więc niestety, ale te dwie piosenki na razie sobie zostaną na tym łysym polu Natomiast ta zdecydowanie na samej górze po prostu Alejandro wykonał kawał dobrej roboty w wersji polskiej, jak i angielskiej. Naprawdę polecam Wam przesłuchać. Tak ta gra się zakończy, nie? Normalnie Szapoba, Szapoba. Jestem pod wrażeniem. Ta piosenka na pewno nie będzie ani średnia, ani słaba, ani najgorsza, więc myślę, że wejdzie sobie spokojnie w miejsce dobrej piosenki. Ta z kolei pamiętam, że była zaśpiewana przez wszystkich przegranych, jak obstawiali, kto wygra milion. Znaczy tutaj ogólnie oni obstawiali, kto wygra milion z całej finałowej trójki, ale tutaj również oni chyba śpiewali o tym, że to oni chcieliby w sumie wygrać. Tak, tak, dokładnie tak było. Prawdę powiedziawszy, tę piosenkę najsłabiej zapamiętałem, ale wydaje mi się, że w rangę średnią ona by się idealnie podpasowała. No i ostatnie dwie piosenki, które zostały nam, czyli. Pojedynek Alejandro z Heder i znowu pojedynek Alejandro z Heder. Ta piosenka już po eliminacji Sierra, kiedy Cody został, bo pamiętam, że wtedy to była finałowa trójka nadal. Myślę, że była dobra w wersji polskiej, jak i angielskiej. Natomiast ta piosenka, myślę, że egzekwo leci na miejsce najlepszej piosenki z totalnej porażki w trasie. Tak więc podsumowując, 9 piosenek jest najlepszych, 10 jest dobrych, średnich jest 5, słabych są 3. A najgorsza jest póki co tylko jedna. Nie wiem, czy Wam się podoba takie zestawienie. Być może zgodzicie się w pewnych kwestiach ze mną, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o tę listę, być może będziecie mieli swoje zdanie, czego oczywiście, do czego oczywiście zapraszam. Oczywiście, mam nadzieję, że sekcja komentarzy, jak zawsze, będzie wasza i będziecie mogli mnie tutaj, gdziekolwiek, może nie tyle, że naprostować, co wyrazić swoją opinię na temat tych piosenek, które były w trzecim sezonie totalnej porażki w trasie. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam udanego dnia, udanego tygodnia, ostatniego tygodnia wakacji. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Dzisiaj trochę taki spontaniczny, luźny materiał, dlatego nie jestem tutaj przygotowany, jeżeli chodzi o scenariusz. A wszystko inne leciało tak naprawdę ze spontana. Nie będzie dużo takich materiałów spontanicznych. Ten wydaje mi się, że jest bardziej taki testowy, więc yy, następne materiały już będą przygotowane ze scenariuszem. A dzisiaj stwierdziłem, że po prostu polecę sobie trochę na żywioł i zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu!